Spóźniona? Tak. Od razu na pierwszą lekcję spóźniona? No to ładnie. Jak po tej nauce zdalnej? Cieszysz się, że już jest ten powrót do szkoły? Tak, cieszę się bardzo, że już się możemy spotkać ze znajomymi. Przed lekcjami 15 minut, bo tak lubię wcześniej przyjść, żeby z kolegami jeszcze sobie trochę porozmawiać. Też właśnie nam tego trochę brakowało na zdalnych, że nie było tej komunikacji. Cieszycie się, że wracacie do tej nauki stacjonarnej? Widzisz więcej korzyści, mniej korzyści niż w tym nauczaniu online'owym? Się powiem tak, jak jest tak zimniej, to było nawet fajnie tak chodzić, w sensie nie chodzić do szkoły, tylko na zdalnych, bo wie pan, nie chce się wstawać rano i do szkoły. Ale teraz jak się zaczyna robić trochę cieplej, to coraz bardziej chce się wychodzić, ponieważ ładna pogoda, słońce. Ale nauka online'owa trochę nie rozleniwia, a przecież materiał trzeba po prostu przerobić. Powiem szczerze, też trochę rozleniwia jakieś na zdalnych. Ja starałem się na tych przedmiotach rozszerzonych uczestniczyć, ale na tych mniej to trochę czasem sobie mniej uważałem. Czemu siedzicie na ławeczce, a nie w szkole? Dlatego, że mamy na 9 dzisiaj. Tak widzę, w towarzystwie spędzacie ten wspólny tak ten jest, czas, tak? Jest. To tak już powód do radości z tego powrotu, czy o co tutaj chodzi? No raczej nie, raczej lepiej zdalnie było. A czemu? No bo można było wstać o 7:58, no i można było w łóżku lekcję odbyć. Aha. Albo gdzieś wyjść. No ale to nie rozleniwiało trochę? Nie opuszczałeś się przez to w nauce? No, bardziej się nie da opuścić. Aha. Na pewno jest różnica, ja wolę zdecydowanie uczyć się stacjonarnie, ponieważ wolę mieć kontakt z ludźmi zwyczajnie, ale nie mam też problemu z nauczaniem zdalnym. Rozumiem, że to już nie pierwszy raz, kiedy przeżyłaś to zdalne nauczanie. Tak, to już trzeci rok. I jakie doświadczenia z tego takie płyną? Rzeczywiście, no bo coraz bliżej do matury. Szczerze powiedziawszy, na pewno jest więcej zaległości, ale też dzięki zdalnym mam dużo czasu dla siebie i mogę rzeczywiście przykładać się do przedmiotów, na których mi zależy. Z utęsknieniem czekałeś na ten powrót do szkoły? Nie. Nie? No wydaje mi się, że jakby dla przedmiotów rozszerzonych, które rozszerzam, szkoła stacjonarna jest lepsza zwyczajnie, no bo znacznie łatwiej się skoncentrować, też jakby kontakt z tym nauczycielem jest też większy, w razie czego łatwiej coś spytać i tak dalej, ale za to z przedmiotów nierozszerzonych jest to znacznie przyjemniejsze, no bo no, się po prostu trzeba mniej uczyć. No ale przynajmniej możecie się spotkać już nie tylko przez telefon, czy też monitor komputera. No to po części prawda, ale ja też tak mam, że często nawet jak są lekcje zdalne, to i tak się spotykamy poza szkołą, czy też ja ćwiczę siatkówkę, to z kolegami też się tam spotykamy, no. Więc jakby nasze spotkania znajomych nie tylko ograniczają się do szkoły. Dzień dobry, to od razu z takimi pakunkami w pierwszy dzień do szkoły? Znaczy to jest projekt niekoniecznie na dzisiaj, po prostu dzisiaj będziemy na biologii kończyć sobie plakaty. Aha, i wolałaś wcześniej mieć robotę zrobioną, tak? Tak, pokolorowałam sobie wszystko i teraz tylko dokończyć muszę. Widzę, że z uśmiechem, to znaczy, że z radością, że wracacie do nauki stacjonarnej? To zależy, bo jednak jak miał być ten jeden jeszcze tydzień zdalnych, to by było lepsze takie wdrożenie do tej nauki stacjonarnej. Myślę, że nauka stacjonarna jest dużo bardziej efektywna i możemy po prostu więcej zrobić i też mamy kontakt z rówieśnikami i no, to jest bardzo ważne.